dzień na kanale! A w dzisiejszym odcinku poznacie dwa oblicza mamy! Ja się wcielę w szaloną mamę! A ja będę totalną nudziarą! Którą mamę bardziej polubi Gacek? Dawajcie koniecznie kciuki w górę! Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie dajcie suba! I wpadajcie również na nasze Instagramy, które wyświetlają się tutaj na dole! Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy! Wiecie, jak wygląda śniadanie szalonej mamuśki? Sprawdźmy, co mamy w lodówce! Sałata, rzodkiewka? Nie! Od samego rana potrzebuje dużo energii. Sprawdźmy, co skrywa się w szafkach. Czekolada? Może odrobinę cukru? To będzie idealny posiłek na przepyszne śniadanko. O, idealna pora na śniadanie. Pamiętajcie o tym, że trzeba jeść regularnie. Moje śniadanie to zawsze odważona ilość pieczywa. Od tego zaczynamy. 56 gram. Idealnie. Kolejny składnik. Iza! Co ty tam tak długo robisz? Gotowuję zdrowe i pożywne śniadanko. Długo, ale nuda. To nam jeszcze serek na górę i gotowe, idealne śniadanie dla mnie. Monia, już do ciebie idę. Monia, policzyłaś kalorie swojego śniadania. Moje jest idealnie zrównoważone do mojej diety. Kalorie? Jakie kalorie? Czyż ty zwariowała? Na deser zjem jeszcze coś słodszego. Cusiu, które śniadanie wolisz? O rety, bym zapomniała. Muszę sobie strzelić selfiaka na Instagrama, ale koniecznie z Gacusiem. Cuś, chodź zobacz, tutaj uśmiechnij się. Nie, tutaj wyglądam beznadziejnie. O, tutaj jest idealnie. No dobra, przypozujmy i sobie zróbmy fotkę. Iza, chodź, zrobimy sobie selfiaczkę na Insta. Selfiaczka? Serio? Zdecydowanie wolę spędzić ten czas z dobrą książką. Książka? To nuda! Ile można siedzieć na kanapie, czytając jakąś książkę? Oj, Monia, uwierz, że można. Dzięki temu wzbogacam swój zasób słów. Iza, czytasz Greya może? Ja Greya? Zwariowałaś? Zdecydowanie wolę dobry kryminał. Ale nuda! Jednak moje selfiaczki na Insta są lepsze. I zapamiętasz? Miałyśmy iść na zakupy. Już jest godzina 14. Kupy? Jakie zakupy? Coś ty wymyśliła, kobieto. No jak to? Nie pamiętasz? Miałyśmy sobie kupić przecież jakieś fajne kiecki na wyjście. Kiecki? Przecież mamy całą szafę ciuchów. Pomyśl. Tadam! Bardzo proszę. Od koloru do wyboru. No nie, przecież to jest wszystko już niemodne, takie starodawne, te kolory, takie ponure, gdzie to jest energia, wiesz, słońce, lato, jakiś żółty, różowy, niebieski, wszystkie kolory tęczy, teraz takie rzeczy się nosi. Kolorowe, zwariowałaś, teraz nosi się klasykę, mała czarna zawsze będzie w modzie. Ania, o co ci chodzi? No to zobacz, jaka ładna. Czarna kiecka? Przecież wygląda w niej jak ponurak! Ponurak, no dobra, znajdę jej jakieś kolorki. Okej, może ten kombinezon wpadnie jej w oko. Masz kolory tęczy, to proszę, kwiatki, może być? No, kwiatuszki mogą być, w sumie, czemu nie? Dobra, skoro mi dałaś taką fajną, w sumie kieckę w kwiatuszki, to ja idę ją po prostu sobie przymierzyć. Co te baby tu robią? Kłócą się o ciuchy? Zwariowały? Nie, to kompletnie nie w moim stylu, to do mnie kompletnie nie pasuje. Ja jednak będę musiała chyba coś kupić przez neta. No dobrze, czyli jednak trzeba zrobić zakupki przez internet. Wchodzimy sobie na stronkę. O, na Shenie są superowe promocje, na pewno coś dla siebie ciekawego znajdę. O, co robisz, Monia? Może ja też znajdę coś dla siebie? O,
O, super, że jesteś! Spójrz, jakie tutaj są fajne promocje! Zobacz na te sukienki, na te topy z odkrytym brzuchem! Po prostu super! Nie, to kompletnie nie w moim stylu. Liza nie chce, to nie chce, ona się kompletnie na tym nie zna. Ja w takim razie pakuję wszystko do koszyczka i zamawiamy. Hej, już jestem. Monia, jesteś? Spotkałam kuriera po drodze, mam dla ciebie paczki. Idem tutaj, dawaj, dawaj, szybko, szybciutko, już się nie mogę doczekać. Aż zobaczę moje nowiuśki ciuszki. No proszę, raz, dwa i trzy. Spotkałam kuriera, który powiedział, że nie będzie wchodził tak wysoko na to piętro. Następnym razem będziesz musiała sama sobie zejść po paczki. Ja się na mnie obraziłam, bo musiałam wziąć moje paczuszki, a ten kurier się kompletnie na niczym nie zna. Ale najważniejsze jest, że przesyłka przyszła ekspresowo! No dobrze, to ja sobie teraz sprawdzę, czy przyjechały moje ciuszki, które zamówiłam. Tak, właśnie tak. Jest i golfik, na krótki rękawek w kratę. Dobrze, mamy to. Teraz jeszcze druga paczuszka. Sprawdźmy. Musimy wszystko przejrzeć. O, różowy, idealnie dla mnie. Tak, jest i taka ładna, dopasowana sukieneczka. Się zgadza. I ostatni ciuszek. Oczywiście kwiaty. Teraz na topie. Idealne na wiosnę. Mamy to. No i to się rozumie. To są moje idealne kolory. Monia zwariowała. Po prostu wydaje pieniądze na prawo i lewo. A ja muszę wtedy liczyć każde oszczędności. Skąd my teraz weźmiemy na czynsz, jak ona wydaje pieniądze na ciuchy? Dobra, przecież tylko kilka ciuchów. Pracujesz, zarabiasz, więc skądś masz w końcu te pieniądze. Już wieczór, jak ten czas leci. Nie można marnować czasu, więc czas na imprezę. Sobie wybrać muzyczkę, sprawdźmy, co jest na topie. Ja już wiem, to wpisujemy. Mój Boże, co to za hałasy? Nie mogę się skupić na książce. Impreza jest! Chodź, Iza! Bawimy się! Ona by tak chciała! Boże, nie mam siły! Dzieciaki, spodobała wam się wersja szalonej mamusi? Może wolicie tą bardziej stonowaną, opanowaną i ułożoną mamę? Mimo tego, że jesteśmy z totalnie dwóch różnych światów, to nie wyobrażamy sobie, żebyśmy się nie lubiły! To wszystko razem się wspólnie z Gatusiem nawet kochamy. Wydajcie znać w komentarzu, jak wy spędzacie dzień mamy z waszymi mamami. Koniecznie dajcie znać, czy wasza mama jest bardziej szalona, czy w tej drugiej, takiej troszeczkę konserwatywnej i ułożonej wersji. Dajcie koniecznie kciuki w górę, wpadajcie na nasze Instagramy, to subskrybujcie kanał. Widzicie, Gatunek mnie bardzo mocno kocha i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Pa.